Punkt, wieczorna rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Górska, witam Państwa bardzo serdecznie. Państwa i moim gościem jest pan minister Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie ministrze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Panie ministrze, co się dzieje w tej chwili na rynku gazu? Z czym mamy do czynienia? Bo ceny szybują, no ale też od wielu tygodni mieliśmy informację, że Rosja opróżnia swoje magazyny gazu. To takie, zdaje się, że dość niebywałe zachowanie przed sezonem grzewczym, przed zimą. Teraz nawet mamy jakieś takie przesłuchy, że zaczęła je napełniać Rosja, czyli Gazprom, ale tak naprawdę to mamy do czynienia z manipulacją na dużą skalę. Gazprom tak naprawdę realizuje kontrakty na najniższym możliwym poziomie długoterminowe, nie chcąc poddać się oskarżeniom, że w ogóle łamie te kontrakty i że je zrywa, ale równocześnie to oznacza niedobór gazu bardzo istotny na europejskim rynku. Ceny w związku z tym poszybowały w górę i to tak jak nigdy do tej pory. Mamy do czynienia z sytuacją, która już wpływa nie tylko na rynek gazowy, nie tylko na odbiorców gazu, ale także na cały sektor energetyczny, można tak powiedzieć, dlatego że te ceny gazu bardzo, bardzo wysokie. Gazprom gra na to. To jest jeden z nacisków, które Rosjanie wynaleźli po to, żeby zmusić Niemcy przede wszystkim do uruchomienia drugiego Nord Streamu pod Bałtykiem. Ale rezultat tej manipulacji jest daleko idący. Dlaczego? Dlatego, że równocześnie okazało się, że ze względów pogodowych te niestabilne źródła odnawialne, te wiatraki na morzu, one produkują dużo mniej energii elektrycznej niż normalnie, niż statystycznie. To oznaczało, że w wielu krajach europejskich okazało się, że żeby utrzymać dostawy energii, trzeba sięgnąć po źródła do tej pory uważane za już schodzące. Dlatego w Niemczech w tej chwili pracują wszystkie elektrownie węglowe pełną parą, które są tam dostępne. Dlatego w innych krajach europejskich też tak jest. Dlatego w Holandii mówi się o dopłatach do odbiorców energii elektrycznej i gazu i mamy do czynienia z kryzysem energetycznym. To jest kryzys energetyczny, który w swoim zakresie, bo to jest zjawisko już globalne w tej chwili, dlatego że w Chinach brakuje węgla, wszędzie w świecie brakuje węgla. To zresztą ma też swoją ciekawą konsekwencję, dlatego że okazuje się, że cena węgla w Europie jest na tyle wysoka, że przy naszym węglu w Polsce wydobywanym cena hurtowa energii elektrycznej w Polsce jest najniższa w Europie w tej chwili, nie licząc Skandynawii. To oznacza, że od wielu tygodni Polska eksportuje energię elektryczną. Te wszystkie Panie ministrze, a ja jeszcze dopytam, bo pan tak bardzo szeroko opisał tę sytuację, a gdybyśmy ją zawęzili i zapytali, co to dla nas oznacza? Bo to jest oczywiście tak, że każde to pytanie sobie zadaje, tym bardziej, że docierają do nas też te informacje od polskich producentów energii, że dla nich to wyprodukowanie energii jest też coraz droższe. I to domyślam się, że nie chodzi o już tutaj w tym momencie chociażby o cenę węgla, ale o to, ile trzeba zapłacić, żeby móc ten węgiel przetworzyć, czyli ile trzeba zapłacić za emisję CO2. Trzeba powiedzieć to tak, że czy przedstawić to tak, jak rzeczywiście jest. Tak jak powiedziałem, cena hurtowa energii w Polsce jest w tej chwili najniższa w Europie, albo prawie najniższa w Europie, ale równocześnie cena wyprodukowania energii, czy produkcji energii w Polsce też wzrasta. Ta cena energii produkowanej z węgla w Polsce jest najniższa w tej chwili w Europie, bo my mamy swój węgiel, ale oczywiście
ten haracz, który jest płacony z powodu emisji dwutlenku węgla, z węgla, ten podatek, można tak powiedzieć, który powoduje, że my w Polsce no, będziemy od tego węgla odchodzili, przerzucając się na inne technologie produkcji energii w długim czasie, ale jednak, otóż okazuje się, że doraźnie dzisiaj jest tak, że mamy lepiej niż w innych krajach europejskich. To oczywiście skłania do refleksji, powinno skłaniać, co do w ogóle założeń tej zielonej transformacji energetycznej w Europie. Dlatego, że jak trwoga, to do węgla. Tak się okazało. I to no, jest właśnie, rzeczywiście coś, co powinno być brane pod uwagę. To panie ministrze, to ja od razu dopytam, bo to jest tak, że pan mówi, że my jeszcze w miarę, w niewielkim stopniu odczuliśmy te wzrosty, ale wiemy, że na przykład państwa południa Europy, one już dostały mocno po kieszeni, mówiąc brutalnie, ale zupełnie też wprost. I ja zapytam pana, jak pan ocenia, na ile ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, wytrąci argumenty wszystkim tym europejskim piewcom przyspieszania zmian energetycznych. Mamy pana Timmermansa, mamy jego Fit for 55, czyli takie dociśnięcie pedału gazu do tej zmiany. I na ile ten dzisiejszy kryzys i ten wzrost cen no po prostu będzie wciśnięciem hamulca w tym momentami zupełnie szalonym pędzie ku temu, żeby stworzyć z Europy przynajmniej część kontynentu zeroemisyjnego. No oczywiście można rozpocząć dyskusję, jakie to w ogóle ma znaczenie, że Europa zmniejszy tam o ileś emisję dwutlenku węgla w sytuacji, kiedy cały świat będzie tą emisję zwiększał. No ale jakby w to nie wchodzimy. Na ile ta sytuacja będzie takim zimnym prysznicem na głowę tych największych entuzjastów przyspieszenia zielono-energetycznego. Panie redaktor, szanowni państwo, trudno jest powiedzieć, na ile to będzie rzeczywiście miało wpływ ozdrowieńczy w myśleniu o strategii energetycznej, o tym, jak najtaniej i najbezpieczniej zapewnić dostawy energii w Europie. Trudno jest to w tej chwili powiedzieć. Są oczywiście tacy, którzy już w tej chwili rzeczywiście proponują, że trzeba, ponieważ jest źle z tym, cośmy wymyślili, w związku z tym trzeba jeszcze szybciej się zagłębiać w to, co wymyśliliśmy. I takie głosy już są z Komisji Europejskiej, zresztą też propozycje, ale również jest tak, że jest wiele głosów, które mówią, że trzeba by się jednak zastanowić. To znaczy, że być może tutaj jakieś pewne korekty są konieczne, być może względy bezpieczeństwa, dostaw energii jednak powinny być brane pod uwagę, czy koszty dostarczenia energii, bo bezpieczeństwo dostaw energii to także są koszty. To jest tak, że do nas ten impuls cenowy, ta horrendalna zwyżka cen w zachodniej Europie najpierw, w tej chwili mamy z tym do czynienia, no niestety, ale będzie to do nas też dochodziło. Będziemy oczywiście starali się, żeby to mitygować, żeby to było mniej tych zwyżek, tych podwyżek, czy tych kosztów tutaj przerzuconych do Polski, ale tendencja jest światowa w tej chwili. W związku z tym to jest kryzys, który ja nie wiem, czy jestem w tym odosobniony, chyba nie, ale nie waham się porównywać do kryzysu energetycznego w 1973 roku, kiedy to na skutek embarga na dostawy ropy naftowej do krajów Zachodu, no, mieliśmy racjonowanie benzyny, mieliśmy także z tych rozwiniętych gospodarkach zachodnich, a w rezultacie powstała na przykład Międzynarodowa Agencja Energetyczna z mechanizmem pomocowym, to znaczy z mechanizmem zabezpieczającym w przyszłości na takie perturbacje w dostawach ropy naftowej. Wtedy chodziło o ropę naftową. Dzisiaj chodzi przede wszystkim o gaz, ale struktura sytuacji jest trochę podobna, to znaczy jest trzęsienie ziemi, które jest kryzysem energetycznym i trzeba będzie na to zareagować. Mam nadzieję, że te reakcje będą zdroworozsądkowe.
No, zawsze na końcu tego łańcuszka są wyborcy, którzy najpierw widzą rachunek za ogrzewanie swojego domu, a Oczywiście, później za jakiś oczywiście, czas że tak. idą głosować. Oczywiście. Więc być może to będzie ten głos rozsądku i takiego otrzeźwienia. Dobrze, a panie ministrze, jeszcze jakby, bo za chwilę chciałabym przejść, żeby do tego, jak na ile my jesteśmy bezpieczni, w jaki sposób my się zabezpieczamy energetycznie, ale jeszcze jedno pytanie. Proszę powiedzieć, tak naprawdę przez ile lat my byśmy mogli korzystać z pokładów węgla, które mamy w Polsce, gdyby nie te wszystkie zmiany, na które wiele lat temu już się zgodziliśmy i one są konsekwencją tej zgody, którą Polska udzieliła. No, też swoją drogą wchodząc po prostu do Unii Europejskiej, ale na ile byśmy mogli, przez ile lat byśmy byli bezpieczni, jeżeli chodzi o węgiel? Przez wiele lat. Trudno jest w tej chwili powiedzieć przez ile, bo to jest trudno przewidywalne, ale pokłady węgla w Polsce, one są w stosunku do zapotrzebowania, do właśnie tych lat, na które one mogłyby starczyć, to jest bardzo długo. Trudno jest mi w tej chwili powiedzieć na ile, bo to naprawdę są różne oceny. Mamy pokłady węgla na Śląsku, które są coraz trudniej dostępne i kosztowne jest wydobycie węgla z nich, dlatego że to już jest na dużych głębokościach. Ale mamy no i też niebezpieczne, prawda? Ale mamy Zagłębie Lubelskie, gdzie pokłady węgla są dużo, dużo łatwiej dostępne, gdzie wydobycie jest dużo łatwiejsze. I kopalnia Bogdanka, która jest na Lubelszczyźnie, ona jest przykładem, jak można w sposób racjonalny prowadzić wydobycie węgla w sposób kosztowo uzasadniony i racjonalny. Także to, że my jesteśmy, będąc w Unii Europejskiej, jesteśmy poddani tej strategii klimatycznej czy klimatyczno-energetycznej i w perspektywie tych 30 lat, czy może trochę więcej, będziemy, w każdym razie dzisiaj tak jest to przewidziane, odchodzili od węgla, to jest wynik rzeczywiście zewnętrznych uwarunkowań, a nie naszej konieczności wewnętrznej polskiej. No tak jest. To jest, jak pani redaktor powiedziała, rezultatem, wynikiem tego, co się dzieje na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie także i globalnym. Mamy te ustalenia także kolejnych kopów, czyli tych konferencji klimatycznych, prawda, już o znaczeniu czy zasięgu światowym. My powinniśmy starać się jak najracjonalniej w tym wszystkim poruszać. To znaczy ten proces, bo zapytała pani jeszcze nie wprost, ale ja od razu to zacznę ten wątek bezpieczeństwa dostaw energii w Polsce. Żeby być bezpiecznymi, to my musimy w sposób bardzo zrównoważony podchodzić do tej przemiany, tej transformacji, to jest takie słowo, no ale zmiany sposobu produkcji energii elektrycznej w Polsce. I jeżeli już jesteśmy zmuszeni do tego, żeby powoli odchodzić od węgla, to równocześnie musimy mieć inne źródła. Musimy mieć inne źródła. Dlaczego? Dlatego, że w naszej strategii jest fundamentalna podstawa, która tym wszystkim kieruje. To znaczy, że w Polsce, w naszym kraju musimy mieć wystarczającą ilość produkowanej energii, żeby starczyło dla wszystkich. Nie możemy się uzależnić od importu energii. Rozumiem, że nie możemy być szantażowani, bo surowce energetyczne tak. bardzo często są elementem... To no, nawet surowce... Ja mówię w tej chwili o prądzie elektrycznym, o energii elektrycznej. Powiedzielibyśmy wojny hybrydowej. Bo to można się uzależnić od importu surowców od jednego monopolisty. Tak było przez
mijające 30 lat z importem gazu ziemnego z Rosji, czy z Federacji Rosyjskiej, czy ze Związku, czy Związku Sowieckiego, czy od Gazpromu po prostu, ale tak może być też z importem energii elektrycznej. I teraz w związku z tym musimy budować elektrownie, nowe elektrownie, które będą używały czy to gazu, który będziemy sprowadzali od różnych producentów, różnymi drogami, w sposób bezpieczny, nie uzależniający nas od żadnego monopolu, czy też te odnawialne źródła, tak, owszem, te wiatraki na morzu, czy też elektrownie jądrowe, które są nam konieczne do tego, żeby zrównoważyć, czy zbilansować te niestabilne źródła zależne od wiatru, czy od pory dnia. To wszystko razem musi być rzeczywiście przy jednym stole przemyślane harmonogramy, czyli czas potrzebny na jedno, drugie i na trzecie powinien być skoordynowany. Jak ktoś pyta czasami o koszty naszej obecności w Unii Europejskiej, bo bardzo często zlicza się tylko te sumy, które w różnej formie do Polski przychodzą, no to jednym z tych kosztów jest chociażby właśnie wejście w ten program zielonej energii. Tak by chyba można było powiedzieć. Można. Ale panie ministrze, teraz trochę inny. Tak, bardzo proszę. Jedno zdanie i zmieniamy temat. Dobrze. Nie, można tak powiedzieć, że to jest koszt. Trzeba przyznać, bo to trzeba być uczciwym w tym wszystkim, tak mi się wydaje, w tych ocenach czy analizach. Też jest tak, że my mamy w tej chwili w różnych dziedzinach nadwyżkę eksportu. Ten eksport to jest głównie do Unii, do krajów unijnych, do krajów członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym to jest rynek, który nam się otworzył. To jest dla naszej gospodarki ważne. W związku z tym te relacje, one są dwustronne, ale ten haracz, któremu jesteśmy poddawani w wyniku wprowadzonej polityki klimatyczno-energetycznej, jest rzeczywiście kosztem. Panie ministrze, proszę powiedzieć, na jakim etapie jest teraz Baltic Pipe? Bo to jest ogromne przedsięwzięcie, też jest strategiczne dla naszego bezpieczeństwa. Już mówię, Baltic Pipe jest na bardzo dobrym w tej chwili etapie. Mówimy już nie, że kiedyś tam w 2022 roku, ale że w przyszłym roku, w październiku przyszłego roku, ten gazociąg z Norwegii przez Danię pod Morzem Bałtyckim do Polski będzie uruchomiony. Baltic Pipe to jest złożony projekt. On ma swój odcinek na Morzu Północnym, on ma swój odcinek przechodzący przez Danię, on ma odcinek podmorski i on ma istotne elementy na terytorium Polski. Te odcinki były budowane, czy są jeszcze, bo niektóre budowy jeszcze trwają, są budowane przez różnych wykonawców. Co jest ciekawe pewnie dla naszych widzów, odcinek podmorski, bo on przykuwa uwagę, jest symboliczny, on jest w zasadzie skończony. To znaczy dzisiaj właśnie, w tych dniach, ostatnie prace trwają na wybrzeżu duńskim. Cały odcinek podmorski jest już ułożony, po stronie polskiej też już jest na brzegu i jest, jest zakończony ten fragment. Wykonywał tę pracę firma Saipem wykonywała i ona jest światową firmą, która ma doświadczenie w kładzeniu różnych gazociągów. Tak. Ja wiem, że również była zaangażowana przy Nord Streamie w którymś momencie, ale też przy innych inwestycjach bardzo dużych na całym świecie. Została wybrana w przetargu i tę inwestycję ukończyła w terminie i harmonogramie całym, tak jak to było przewidziane. I ta firma Simon oczywiście miała podwykonawców. I jednym z podwykonawców... No właśnie, panie ministrze, to ja o to też chciałam zapytać, tak. Choć mówiąc szczerze, na początku bardziej interesowało mnie to, kiedy ten gazociąg zacznie działać, ale zacznie październik działać w taki sposób, roku. Że zacznie dostarczać Polsce energię. Październik przyszłego roku i tak jak dzisiaj pan patrzy na te prace, które pozostały i jakby mając doświadczenia z tych prac, które już za nami, uważa pan, że ten termin jest realny, prawda? Tak, jest absolutnie realny. Od 6 lat, prawie 6 lat dotrzymujemy tych wszystkich
terminów pośrednich co do w zasadzie tygodnia. Panie ministrze, to w takim razie ja zapytam, bo pan zaczął od tych podwykonawców, tak, bo wielkie emocje budzi obecność firmy Strabag w tych pracach. To ja już tego. Ja już wiem, że przepraszam, przekroczymy o minutę albo dwie ten czas programu. Panie redaktor wybaczy, ale ja jednak chciałbym to powiedzieć. Tak, to znaczy podwykonawcą Saipemu jest firma Zublin. Firma Zublin to jest niemiecka firma, która od jeszcze nas wszystkich razem tutaj wziętych nie było na świecie, a ona już była. I to jest firma, która się specjalizuje, jest znana na świecie z wiercenia takich tuneli, specjalnych tarcz do wiercenia, i to było potrzebne do tego, by wprowadzić Baltic Pipe na wybrzeże polskie i na wybrzeże duńskie. I to jest ta firma Zublin, jest podwykonawcą Saipemu. Właścicielem, bo pani pyta o Strabag, właścicielem, tak, 97% firmy Zublin kilka lat temu, no właśnie 10 lat z kawałkiem, to stała się firma Strabag. Firma Strabag jest firmą austriacką, wielką, budowlaną. Każdy z nas już jeździł drogami po Polsce budowanymi przez Strabag albo kolejami. No tak, ale albo przepraszam, ona budzi emocje, ale przepraszam, ja skończę, dobrze? Ja prowadzę to warte wyjaśnienia. Albo leczył się w szpitalu przy Szaserów w Warszawie, który jest rozbudowywany przez firmę Strabag. Otóż firma Zublin jako podwykonawcę, czyli to jest już drugi podwykonawca podwykonawcy, wzięła przy polskim wybrzeżu firmę Strabag Polska. Dlatego, że Strabag Polska jest taką, to jest wielki koncern, w związku z tym Strabag Polska jest firmą operującą w Polsce, jest Strabagiem w Polsce, tym właśnie, który buduje te drogi, koleje, aha, prawda, szpital i tak dalej. I została ta firma wzięta, no bo ponieważ Zublin jest prawie w 100% własnością Strabagu, w związku z tym wzięli ze swojego koncernu podwykonawcę, prawda? Okej, okay. No i tak to się właśnie dzieje. Emocje są budzone z innego powodu. Emocje są budzone z tego powodu, że jeden z oligarchów rosyjskich, pan Deripaska, oprócz tego, że kupił różne rzeczy w Rosji, a także w Europie w różnych miejscach, kupił w pewnym momencie przez podstawioną spółkę 25 z kawałkiem procenta firmy Strabag. I potem je sprzedał, potem znowu wykupił i w tej chwili jest tak, że 27%, mówię to szczegółowo, dlatego żeby nie było już potem wątpliwości, 27 z kawałkiem procenta firmy Strabag należy do firmy Rasperia, chyba dobrze tak to... Tak, dokładnie tak, się ta firma tak, Rasperia, nazywa. Rasperia Limited, się, że, tak, która to firma jest zarejestrowana na Cyprze. Nie, ta firma jest zarejestrowana w Kaliningradzie, czyli w Królewcu, aha, a poprzez łańcuszek trzech innych firm ma w niej swoje wpływy pan Deripaska. Dwie spośród tego łańcuszka firm są zarejestrowane na Cyprze. Otóż pan Deripaska, ponieważ jest jednym z najbogatszych oligarchów rosyjskich, znalazł się na amerykańskiej liście sankcyjnej. I w 2017-18 roku, ponieważ było podejrzenie w Wiedniu, w Strabagu, że firma Rasperia może być także objęta sankcjami, wstrzymano mu dywidendę. Ale w 2020 roku pan Deripaska przedstawił w Strabagu dokumenty stwierdzające, że ma mniejszościowy udział, nie większościowy, a mniejszościowy udział w tej Rasperii, w związku z tym wypłacono mu dywidendę. Zatem z tego wniosek jest taki, że pan Deripaska ma jakieś udziały pośrednio w firmie Strabag, ale nie decyduje o niej i one są mniejszościowe. No i można powiedzieć, że to niedobrze, że rosyjski oligarcha ma udziały w firmie Strabag, prawda? I że ta firma Strabag buduje w całej Europie różne rzeczy, między innymi w Polsce. No, ale równocześnie jest tak, że nasza inwestycja, nasz Baltic Pipe, to jest inwestycja strategiczna. Chodzi o to, żeby była, jak tutaj mówiliśmy, w terminie i właściwie ukończona i zbudowana. I tak się złożyło, że najlepsza firma,
która buduje takie przewierty bezwykopowe pod plażą właśnie dla układania rurociągów, to jest ta niemiecka firma Zublin, którą w pewnym momencie Strabag kupił. W związku z tym wybrana została ta firma jako podwykonawca przez Saipem i można powiedzieć, że szczęśliwie ta cała inwestycja jest ukończona. I to, że ja mogę dzisiaj powiedzieć, że w przyszłym roku będziemy mogli się uwolnić od monopolu rosyjskiego w dostawach gazu od Gazpromu, bo będziemy mieli czynny Baltic Pipe, jest między innymi z powodu tego, że właściwe firmy zostały przez Gazsystem wybrane do tej inwestycji. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie, bardzo krótkie, bo jesteśmy bardzo dużo po czasie, no ale jeszcze o to dopytam. Jak pan słyszy o tym taki zarzut, że oto pan Dieripaska wybudował Baltic Pipe, to jak pan patrzy na ten zarzut? No bo taki zarzut jest podnoszony, że to jest człowiek, który jest decydujący w tej inwestycji. Z tego, co powiedziałem, tak oczywiście, jakby polski rząd podpisał umowę z panem Dieripaską na budowę Baltic Pipe. No nie, znaczy to jest po prostu nieprawda. Z tego, co powiedziałem, jasno wynika, że pan Dieripaska jest tutaj pośrednim, być może zarabia trochę pieniędzy na tym kontrakcie czy na innych kontraktach Strabagu, ale to nie on buduje i nie on ma wpływ na to, jak ta firma się zachowuje. Prawda? Bo to warto zobaczyć. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sięgnąć do tych sprawozdań, które są oczywiście, muszą być publiczne, bo firma Strabag w Unii Europejskiej jest firmą publiczną. W związku z tym tutaj nie ma nic do ukrycia i nie ma nic ukrytego. A to, że rosyjscy oligarchowie kupują różne rzeczy, które im przynoszą profit w całej Europie, między innymi wille na Lazurowym Wybrzeżu, a także różne inne firmy czy udziały w firmach. No cóż, takie mamy czasy, że nowi Rosjanie w naszej Unii Europejskiej prowadzą w ten sposób interesy. I tutaj stawiamy kropkę, bo jesteśmy bardzo mocno po czasie. Pan minister Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu do spraw strategicznych. Ja jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Pani redaktor, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Bardzo proszę. Otóż ja doskonale sobie zdaję sprawę i pani też, że dzisiaj się spotkaliśmy w związku z programem, który nie został wyemitowany w Republice, a nie został wyemitowany z powodu, który chcę jasno wszystkim widzom powiedzieć. Otóż nie został wyemitowany dlatego, że zostałem zapytany przez redaktor prowadzącą w sposób intencjonalny, sugerujący, a właściwie twierdzący, że jeden z moich kolegów ministrów według niej uległ korupcji. Otóż w taki sposób stawiane zarzuty za plecami, bez możliwości wyjaśnienia, powodują, że ja na takie tematy nie rozmawiam i dlatego wyszedłem ze studia. To jest jakby, rozumiem, że to było podstawą wyjścia to było powodem, pana ministra. To było powodem tego, że nie chciałem studia, dalej. Natomiast decyzja redakcji to już była zupełnie inna decyzja i jakby już oparta na między innymi na tym powodzie, ale nie tylko. Więc zresztą było oświadczenie redaktora naczelnego Telewizji Republika na ten temat. Myślę, że ono dla wszystkich jest zupełnie jasne. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Pan minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej i sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, był gościem Telewizji Republika. Raz jeszcze serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam, ale państwa gorąco zachęcam. Proszę z Republiką pozostać i do zobaczenia. Dziękuję.